Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś będziemy zagłębiać się w tą otchłań, która drzemie w DLC do gry Little Nightmares. Jak wiecie, po ostatnim odcinku jesteśmy ścigani przez jakiegoś wodnego potwora i musimy rozkminić tutaj zagadkę z tym kołowrotkiem. No zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Nie wiem, czy ja chcę wskakiwać na ten worek, ale chyba musimy. Bo nie ma innej drogi. Łap się tego worka. Nie możemy się złapać tego worka. Nie! Zabieraj łapy. Zabieraj łapy. Oj, chwycił nas. Nie zaczynamy dobrze tego odcinka. Mogłoby to lepiej wyglądać. No ale cóż, bywa czasami tak. Ja myślałem, że on się chwyci tej linki. Dobra, już widzę, ale jestem ślepy kasztan. Patrzcie to. Ładuj się na górę. Ale ja już jestem stary i niewidomy. Kręć tą linką. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, wyciągnięto. Coś to trzymało chyba. Dobra, nie za wysoko. Trzyma się, git, trzyma się. No to teraz hop na worek. Nie! On mi odjechał. Płyń do brzegu. Wyjdź. Wychodź. A! Prawie złapał mnie za nogi. Czyli ten worek jeszcze lata lewo, prawo. Świetnie. Takie przygody lubimy najbardziej. Widzicie, on się teraz odsunął. Jak ekran się przechyla tą, a teraz będzie wracał do nas. I uwaga, pyk. Łap się tej liny. Łe. Teraz bujando. Dobra, i słuchajcie, teraz tak. Tu coś pływa generalnie, co to jest? O Jezu, się przestraszyłem. O, bierz rybę, mniam, mniam, dobra rybka. Trzymaj to. Dobra rybka, mniam, 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 mniam. Płyń. Płyń. Dobrze, mamy to, es? Łatwo. Dobra. Jeszcze mogę ci buta rzucić. Mam nadzieję, że ci stanie w gardle. Masz buta. Ich! Zobaczymy, czy go weźmie. Łe! Zatonął od razu, dobra, nieważne. Chodzimy sobie tu na górę, bo widzę, że tu jest wejście. Pyk, tu trzeba pewnie deseczkę. Cyk, o, elegancko. Rozpędzamy się mocno, skok wiary i jesteśmy w domu, super. Coś usłyszałem dziwnego, jakiś dźwięk. Dobra, a już wiem pewnie, o co chodzi. No dokładnie. Pewnie trzeba przegibać tą deskę tutaj. Nie! No to co? Jeszcze raz. Dobrze, że droga nie jest daleka. No biegnij, nie blokuj się. Dobra. Tu będzie trzeba wykonać skok wiary. No dawaj, jeszcze troszkę. Dobrze, i uwaga. Jest, mamy to. Łe, słoiki. Dawaj, otwieraj to. Chyba nie ma tego potwora. Dobra, mamy to. Teraz wajcha. Dobrze, i spuszczamy wodę. Tutaj jest to oko. Woda spuszczona. Więc chyba możemy zejść na dół. Jestem ciekawy, czy wątek John'ego długie ręce będzie tutaj się pojawiał w tej rozgrywce DLC. Czy on wtedy był zajęty ganianiem naszego żółtego ludka w tym czasie. A ja widzę, że tam coś jest w tym słoiku i się rusza, nie? No dawaj, ciągaj to. No serio, nie dociągniesz tego?
No tak nie wejdziemy. Dobra, zobaczymy, może wystarczy. Jest, chwycił się. Rzucamy ten słój. O, mamy klucz. Nie, nie, puść. O Jezu. Dobra, już wiemy, że tam jest ta mątwa. To jeszcze raz. Ue. Dobra, teraz przyspieszyłem trochę. Jak ja mam to zrobić? Ale dobra, ona raczej nie powinna mieć speeda chyba. A jakbyśmy zrzucili ten słoik w drugą stronę, dałoby radę? Łe. No i nie, zostawiłem klucz na stole. No chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Wpadnij do tej dziury. Zobaczymy, czy wpadnie. Nie, ona idzie swoim tempem, dobra. To chyba nie powinno być trudne zadanie. Chodź tu, bo ja potrzebuję czasu. Dobra. Przedarliśmy się. Nie, puść ten zamek. Dobra, widzę, że rażą prądem bez litości tutaj. To pewnie da się... Tego nie chcemy dotykać, co tak iskrzy się, więc pewnie trzeba to wrzucić tutaj. Nie wiem, czy dobrze robimy. Tu jest przycisk. A, dobra, i tego kabla już nie ma, git. A, dobra, już kumam czacze. Patrzcie. To trzeba będzie tak mądrze ustawić, żeby wskoczyć z jednego na drugi. Teraz wchodzimy tutaj na górę, włączamy z powrotem prąd i podwyższamy wodę. Pyk, dobra. I teraz nas srazi prąd, bez litości. Ale mamy jedną skrzynkę. Hop, i drugą, git, dobra. Nawet sprawnie poszła to, co to jest? Kolejny but? Nie, to martwy szczur. Możemy go podnieść? Mogę, ale mu śmiesznie nóżki dyndają. Zabieram cię, będę nazywał cię Ted. Dziura w ziemi, to nic dobrego. Dobra, Ted, i tu się kończy nasza historia. Nara. Jaki oblech! Tam jest ryba, nie? Spokój ma być. Dobra, bierzemy rybę. Jedz tam sobie, Andrzej. O, nie zainteresował się rybą. Nie wiem, czy my tam doskoczymy, nie? Dobra, doskoczyliśmy. I co teraz? Skok wiary i płyniemy do szafek. O matko,
No chyba w szafkę nie walnie, nie? No i on jest tam teraz po prawej stronie, nie? Łe! Zostaw tą szafkę! Kasztanie jeden. Dobra. Gdzie on krąży? Nie! Ładuj się z powrotem! Właś tam! O Jezu! Dobra, tu trzeba się po prostu chyba dobrze rozpędzić, drodzy widzowie. O Jezu, prosto na niego wskoczyłem. Złapał mnie przez te deski. Co za kasztan. Nie. Ale zblokował nas chyba. I gdzie nas wczyta teraz? Dobra, to jeszcze nie ma dramatu. Od razu robimy skok wiary. Właś, właś, właś. O Jezu. On jest tam przy tych dechach. No musimy skoczyć i na pełnej. Właśnie! Dlaczego ja? No dawaj, 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 płyń, 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 płyń. Dobrze. Od razu na szafki. Tak jest, mamy to. Nie, 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 nie puszczaj! Nie puszczaj! O Jezu! O matko! I co, teraz pewnie na łódkę musimy skoczyć. No dawaj, podjedź jeszcze. Dobra, to jest pewnie max. Dobra, jesteśmy. I co teraz? No nie gadajcie, że ja mam tam wskoczyć z powrotem do tej wody. No dobra, to let's go. Patrzymy, gdzie są bąbelki. On tam jest. Tu. Jest teraz. Dobra, let's go. To był chyba najlepszy moment do skoczenia. Nie! Nie wciągaj się! Tak jest! Dobrze. Spadaj. Ja się bałem o Johnego Długie Ręce, a to jeszcze gorsze niż Johnny Długie Ręce jest. O, dobra. Chwila oddechu. Aż rzucę sobie papierem. Tak zwana srajtka poleciała. No. I gdzie teraz? Do wody z powrotem? Matko Boska. Ładuj się tam. Mamy tu przycisk. Dobra. Okej, tu lata ten papier w ogóle. A tutaj mamy chyba ściankę do jakiegoś wspinania. Tych drzwi nie otworzymy. Coś tu jest. Dobra, mamy to. W ogóle za ścianą idziemy. O, świetnie. Brawo my. A da się tam wejść? Chcę to sprawdzić. Nie, chyba nie. Nie możemy, dobra. O, zabiłem się. Nie wiedziałem, że tak nie można. Dlaczego? No dobra, to teraz będzie grzeczniej. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Plan jest taki. Na pewno tą wodę trzeba spuścić. Po coś to bowiem jest. Teraz schodzimy tu na dół.
wejdziemy sobie legitnie na górę, oddamy skok wiary w stronę klucza, zrzucimy go sobie na dół teraz, pyk. Zejdziemy, bo jak już wiemy po poprzednich doświadczeniach, nie wyszło nam to na dobre. Teraz pewnie trzeba ten klucz wrzucić na walizkę, tylko tą walizkę też trzeba będzie przyciągnąć. Bo nie wejdę chyba z kluczem na ten. Dobra, teraz gdzie jest ten klucz? Dobra. Dobra, mamy to. Teraz wchodzimy z powrotem tu. Ale to jest normalnie mądre, co ja robię. No, wciśnij ten przycisk. Dobra, woda idzie do góry. Ja ładuję się na naszą skrzynię. Biorę to i teraz wykonuję rzut. Tak jest, mamy to. Bierz tą wajchę teraz i kręć. O, 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 kamera nam odjeżdża. Czyżby to była czasówka? O, a jak? Ktoś czuje, że ta skrzynia jest źle ustawiona. O, o, dobra, już nawet nie mamy po co biec. Nie, zatrzymaj, kręć z powrotem. Może zdążymy. Na tak ustawionej walizce. Biegnij, jest, mamy to. I znowu jesteśmy w ciemni totalnej. Nie! O, dobra. To właśnie był ten skok, którego nie chciałem oddać. Mam nadzieję, że przynajmniej zrespimy się za tymi drzwiami teraz, bo jak nie, to będzie kaszana. Ale zaraz wyjdzie w praniu. Tak, jesteśmy na szczęście za tymi drzwiami, więc spoko, od razu idziemy. No tu trzeba oddać lepszy skok wiary. W ostatnim momencie, hop, dobrze, mamy to. Pyk. O, o. O nie. On siedział normalnie na fotelu. Już tu płynie. Nie wiedziałem, że on tak potrafi. Zabieraj te łapy. Nie wiedziałem, że on może tak zrobić. Aż normalnie gęsiej skórki dostałem. Ludzie, co tu się dzieje? Ładuj się na to. Nie! 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 Wspinaj się! Nie! Co ja robię? No tu trzeba się dobrze rozhuśtać. Dawaj, 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 dawaj. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, dobra. Dobra, moi drodzy, mi starczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. To DLC będziemy kontynuować już w następnym odcinku, które będzie niebawem. Matko boska, co ja się tu nastresuję. Mam nadzieję, że chociaż wam to radochę sprawia. Słuchajcie, trzymajcie się. Widzimy się w następnym albo w innym odcineczku z innej serii. Życzę wam miłego dnia bądź wieczoru i do zobaczenia w nexcie. Na razie. Yo.